cyberzegar i attar. Symbol ósemki jako dwie kule a nachodzące na siebie dają pełnię w zaćmieniu Słońca lub Księżyca, co jest oznaką zakończenia cyklu inkarnacyjnego. Do wzoru zegara cyborg i attara użyłem grafiki torusa. Wszystko zaczęło się od centrum jako krzyża w kuli, a następnie zostało to przechylone na literę X. Co oznacza inaczej klepsydra, zamiana bez czasu na czas inkarnacyjny, czyli jest to ósemka podwójny układ słoneczny. To zjawisko możemy wyjaśnić obserwacjami na niebie, kiedy pojawiają się jednocześnie w tym samym czasie dwa słońca lub księżyce. Ciemnoświetliści w polu inkarnacyjnym często manipulują czasem i przestawiają klepsydrę, aby ponownie odmierzała czas od przeszłości do przyszłości i niebawem ujawnią ludzkości swój wehikuł czasu Matrixa, aby tym odwrócić uwagę od niebocentryzmu i ukazać coś bardziej ekscytującego niż prawdziwa rzeczywistość i jej odtworzenie świata, który nawet w ciemnych snach przejawia swój obraz i ukazuje Ziemię oraz naturę, która zostanie przywrócona jakby w jaskrawym, delikatnym blasku efioletu. A same domy będą jakby istniały na zewnątrz, a nie wewnątrz. Życie będzie się toczyło na zewnętrznych ścianach takich domów, a nie w ich środku, to będzie jak pole namiotów, a obok każdego będzie rozpalone ognisko. Nie będzie już takiej izolacji. Teraz ciemnoświetliści majstrują przy biegunach i być może także spowodują roztopienie wszystkich największych lodowców na świecie. Co z tego wyniknie? A więc będzie dla nich wielkie zaskoczenie, gdyż ten jeden mały punkcik jako pałac niebocentryczny ściśnięty pomiędzy lejami po prostu zatrzyma czas, czyli przepływ tej karmicznej energii z lejów, bo zawsze to od tego małego punktu zależało, czy ten karmiczny przepływ będzie funkcjonować. I co się stanie, jak się zatrzyma czas? Cała energia z góry spłynie do dołu, a cała energia z dołu może unieść się w górę. Na ten czas jeszcze nie znamy zamysłu, jak to się odbędzie, ale ukazuje domyślną reakcję. W małej chwili przekuwania się stożków powstaje mniejszy pałac, który teraz przejawia nam się w efekcie halo, ale jeszcze nie jest dobrze widoczny. Po pewnym czasie utworzy się z tego gwiazda Dawida jako gwiazda śmierci i pałac ciemnych, ale to potrwa chwilę, to będzie zwiedzenie, fałszywe nadejście, gdy już trójkąty torusa przedostaną się z góry do dołu i z dołu do góry wychodzi nam wielki pałac niebocentryczny, który zajaśnieje wielkim blaskiem w środku Ziemi, to tylko wzór całego efektu i eksplozji energii życia i prawdy. Przeszłość zrównoważy się z przyszłością i będzie teraźniejszość. Za kulisami władza wam nie powie, że ten moment teraz już tutaj jest uaktywniony, tylko nie mogą nam teraz o tym powiedzieć, bo sama energia ma przechodzić stopniowo, bo to by źle się skończyło dla większości ludzi, a raczej hybryd. To będzie się odbywać, to odtworzenie. Jest to teraz najbardziej utajnione. Jednak cała prawda o tym zaowocuje przy zrównoważeniu lejów torusa w energię pałacu NC. Ciemni manipulują nad tymi biegunami i mają tam swoje ogromne statki kosmiczne, służące do inkarnowania swoich systemów i czasu oraz do utworzenia nowej cybernetycznej przestrzeni dla ludzkości, lub po prostu otworzą bramy do astralu, a do tego posłuży urządzenie wehikuł czasu, który będzie dostępny dla każdego i to będzie taki skok technologiczny od czasu wprowadzenia telewizji i internetu. Oczywiście, aby skorzystać z tej nowej niezwykłej możliwości, zapewne wprowadzą identyfikację za pomocą HIPA. Ten cały środek katalizator jest w skurczeniu. Właściwie wszystko do tego zmierza, aby obecna rzeczywistość i człowiek był czymś w rodzaju wirusa do usunięcia i do poddania zaszczepieniu w nowej już technologicznej światowej cybernetycznej przestrzeni. Wraz z napływem prawdziwych wibracji życia do zmian na Ziemi, tworzy się wybuchowa mieszanka, nie ma już swobodnego przejścia na lepszy level, tylko jest agresywne oczyszczanie. To era Elona Muska, kosmiczna i astralna dominacja, przyzwyczają nas do jego maski, którą ujawnił przez swoje programy i teraz chodzimy sami w takich maskach, by uaktywnić wstręt do samego stworzenia i natury, aby uciekać jeszcze bardziej w sztuczny elektromagnetyzm i virtual matrixa. Za wszelkie niedogodności i brak tlenu i inne skażenia zostanie obwiniona sama natura i tak zwany Bóg, aby tym samym Bogiem stał się człowiek i sam zaczął reagować, tworząc dla siebie własny świat i kosmos. To jest powtórka z rozrywki, kontynuacja budowy czarnej kosmicznej energii oraz nowego Słońca i wieloświatów, czyli planety i nowych gwiazd. To jest wizja komórkowej Ziemi dla przyszłych cyborgów. Skażenie takiej formy będzie wpływać na świat i dojdzie do reakcji biologicznej, która zamieni się w broń. To jest terrorystyczny zabieg wymierzony przeciwko ludzkości, która budzi się i pragnie powrócić do swoich korzeni, a więc do więzi z prawdziwą rzeczywistością i naturą, oraz energią życia.
Zostanie jednak odpalona ta starożytna technologia, która w obecnym świecie będzie zbyt zabójcza, bo skok technologiczny przerośnie psychikę człowieka. Zostały otwarte wrota do ujawnienia technologicznej zagłady, to oznacza powrót na ziemię dawnych gigantów wraz ze swoim pierwotnym skażeniem, to będzie jak otwarcie puszki Pandory, w postaci kwaśnego deszczu, który jest rozpylany w biosferze, a która stała się bronią przeciwko ludzkości. Ale to potrwa krótko, a później znów może powrócić i zniknie. To, co spada z góry, to nie jest zwykły wirus, bo jest otoczony czymś w rodzaju obcej powłoki jako kuli, która zawiera obce DNA starożytnych, upadłych, skażonych istot. Jest to także syntezowane z krwiożerczych zwierząt wampirycznych, to właśnie ta zasłona w kuli oszukuje nasz organizm i sprawia, że wnika w naszą biologię jako coś naturalnego, ale tak naprawdę jest obce, to superinteligentne czyste zło. Ten temat jest już rozpracowany przez wybitnych naukowców i ujawniany na cały świat. Normalnie nasz organizm by przyswoił tego wirusa, tak samo jak przyswaja inne wirusy, które podtrzymują życie na Ziemi, jednak to, co nas zaatakowało, to jest wybitny oszust, to jest tak pomyślane, aby mógł zostać w naszym organizmie, bez żadnych symptomów. To mikrochip nanotechnologiczny, który w przyszłości ma posłużyć w razie konieczności do łatwiejszego procesu unicestwienia i może być uaktywniony przez komputer bestii poprzez anteny 5G. Ten potwór także wyjdzie z wody z nieoczekiwanego kierunku, jest to ukazane na filmie Bitwa o Los Angeles. Jest to powiązane z inwazją istot bezkręgowców. Chińskiego wężosmoka hybrydę. To coś atakuje ludzi z oceanu i z gór oraz lasów, dlatego są teraz zakazy zbliżania się do tych miejsc. Odbywa się metodyczna symulacja na biologii świata i na dwóch półkulach mózgowych człowieka, by przyspieszyć te otwarcie wrót i niszczycielską czarną energię. Jednak ten rzekomy wirus to jest natężona czarna energia, która nadchodzi jak chmura, wywołana pragnieniami hybrydziej ludzkości, jednak na prawdziwego człowieka nie będzie działać, bo ma inne więzi, to znaczy bliskość z awatarem jako attarem z centrum jądra mocy pełni życia. Także ludzie, którzy pobudzili wysiłek poznania siebie i swojej nabytej tutaj potworności, zarówno dobrych, jak i negatywnych cech przeciwieństw, i zapragnęli oczyścić umysł, mogą teraz w spokoju obserwować wydarzenia, bo właściwie już dotarła do nich niebocentryczna rzeczywistość. Otrzymaliśmy naturalną powłokę jako osłonę i pancerz jaskrawej energii, która z czasem będzie coraz bardziej widoczna, to będzie połączenie z pałacem NC. Przechodzimy przez epitafium jako szczyt tej cybernetyki i to jest punkt zerowy, i niżej chyba nie da się już upaść, czy też zniżyć, to już jest kompletne dno, jest to już największe oddalenie od właściwej biologii życia. Nowe ciało energetyczne jako attar to dosłownie nasz awatar, który niegdyś miał moc przenikania gór i pojawiania się w różnych miejscach naraz. A jednocześnie będzie to bardzo przyziemne i proste. Wobec tego taki awatar jako attar będzie zawsze poza snem i poza czasem, tak jak my, razem w jedni z nim, to będzie jedny punkt obserwacji z możliwością bycia wszędzie, bo nie będzie już ograniczenia przestrzeni ani żadnej cybernetyki i astralnej złudnej duchowości. Energie żeńskie i męskie jedno przez drugie się wypełnia, tylko tutaj na obecnej Ziemi jest rozdzielone. To są dwie inne mocne energie, ale są pełnią jednej mocy, jak ziemia i niebo, i to nie działa na zasadzie osobowości czy też zegara, ani na zasadzie plus i minus, czy też minus i plus z plusem, to jest wyższa logika superinteligencji attara. Samego attara uruchomiamy właśnie na poziomie swojego ciała i znajduje się jakby pod sercem, jak dziecko w brzuchu kobiety, superistota, która wznosi się intuicyjnie do kart i umysłu, sięgając aż do postrzegania nadświadomości i dalej do energii, a wtedy wychodzimy poza pole walki i stajemy się prawdziwym attarem, na podobieństwo czegoś, co jest jakby w jednym punkcie, ale jest wszystkim, immanentem.